dzisiaj zabrałem Państwa na prawdziwe ściernisko. To tutaj jest miejsce na rozwój gospodarczy dla Ząbkowic Śląskich. To ten mój pierwszy filar, który mówi o tym, że to tutaj należy budować fabryki. To tutaj Państwu mówiłem, że 12 lat temu byłem zaangażowany właśnie w odrolnienie tej ziemi. Żeby powstały takie plany, żeby można było ten teren uzbroić, bo to jest jedyne miejsce do tego, żeby tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego dla Ząbkowic. 8 lat temu Marcin Orzeszek, kiedy został burmistrzem, wycofał się, zrezygnował z tej koncepcji. Nie wiadomo z jakich powodów ostatecznie, ale mam nadzieję, że te sprawy zostaną jednak wyjaśnione, bo na pewno nie interes publiczny i nas mieszkańców o tym decydował. Proszę Państwa, tu również, obok tego miejsca, gdzie jesteśmy, będzie przebiegała droga ekspresowa S8. Być może mojej z prawej strony, być może z lewej strony mojej. Natomiast zawsze ta ziemia, ze względu na przebieg, będzie bardzo dobrym miejscem na rozwój gospodarczy. Zresztą to jest jedyne miejsce, bo ziemia jest skarbu państwa. Ktoś zablokował możliwość odrolnienia, pomimo że za plany zostało to zapłacone. Proszę Państwa, dzięki temu mamy dwa wybory. Macie Państwo wybór tego, który przez 8 lat nic w tej sprawie nie zrobił, wręcz przeciwnie, zaszkodził możliwości rozwoju gospodarczego tutaj. I macie Państwo wybór tego, który starał się, żeby ta ziemia była odrolniona i była zabudowana. Ja, drodzy Państwo, bezwzględnie śladem i za przykładem, Dzierżeniowa, cała strefa przecież jest wybudowana przemysłowa, Strzelina, ale również takiej maleńkiej gminy, jak gmina Jaworzyna Śląska. Tam 10,5 miliona złotych pozyskano na zbudowanie infrastruktury dla rozbudowy przemysłowej. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam bardzo serdecznie na wybory.